Widzieliście ten syp w systemie? Sabotaż jest. Sabotaż. Sabotaż, no. Tak jakby ktoś się próbował dostać, ale ja nikogo nie widziałem. Ty widzieliście kogoś? Ale ta procesja jest duża. Ale nie, bo to jest tylko w tych drzwiach system jest ulokowany. No w drzwiach, jeżeli ktoś pcha na drzwi. No jakby ktoś próbował wejść i są drgania na drzwiach, to wtedy... W sensie, bo alarm jest teraz włączony, tak? Jest włączony, no. No ale wiesz, to Jasiu, widziałeś ktoś? Jest dużo drzwi. No właśnie, a nie pokazuje na systemie, które drzwi były otwierane. Tak jakby ktoś próbował wejść drzwiami, ale nie mógł, nie wszedł. Jak tak jakby przeprowadzał sabotaż. To trzeba sprawdzić te drzwi, których jakby, no przebywamy tutaj, no to na pewno nie, że? Nie, nie może być... Tak. A to może być też błąd systemu. Nie pisze, które drzwi? Nie, to może też być błąd systemu. Musicie sprawdzić te drzwi, na które miałem tak w Szczecinie, że normalnie wiatr potrafił przesunąć delikatnie drzwi. Co ty za bzdury? I automatycznie system, no mówię ci, system się automatycznie... To jest sprawa, bo się ucieczka i szatak. Coś walnęła w drzwi czy coś, ale tak... Tak, szatak. Ale szatak, taki moment. Ale koło mógł się rozbić o szybę. Tak, no też ten tak miał bardzo prawdopodobne. Ale nie, 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 tak już mieliśmy. Bo muszę koło tak ważne drzwi i wstały siły, pamiętasz? I był nic takiego. I był alarm włączony. Ale bym naprawdę chciał coś tam zrobić, bo to jest... Trzeba sprawdzić, słyszysz te drzwi, których nikt nie widzi. No to iście, już huragan poszedł zobaczyć. Jako już przyszedł. Już przyszedł? I co huragan, widziałeś coś? Nie. I huragan tylko nie szedł woda. Nic nie widziałem, czysto. Nie mam to czemu mam pytanie, nic wiesz po ochronę? Dlaczego właśnie? Właśnie po co mam szukać? Do alarmu się zepsuł czy co? Dobra, jutro zadzwonimy. Dzwoń po ochronę. Chodź, zobaczymy ten. Słyszysz, dzwoń po ochronę. Po co ci? A jeżeli ktoś chodzi naprawdę? Może tego swojego ochroniarza weź z domu. Słyszysz mnie czy nie? Dlaczego nie zadzwonisz po ochronę? No bo, dobra. Idziemy do babu, spadł od razu ochronę. Ale wiesz, a jeżeli ktoś się próbuje tu włamać, no nie. Dobra, weź ochronę paniku. Nie zestraj się, Boże. Nie wiem jak ty, ale ja myślę, że oni to łyknęli. Stary, spanikowali, co jest dziwne, bo oni nie łykają pranków ostatnio, a to znaczy, że mówicie nam idzie. Nie chcę nic mówić, ale to nam po prostu przez tu lampę nic nie widzę. Aha, no ale to ci nie ułatwię zadania, bo muszę ładnie nagrać. Dobra stary, wywalamy prąd. Chata się pali, ty wywalasz prąd, bo ja się boję tej skrzynki dotykać. Nie, nie, to u góry. No, poczekaj, bo chcę nagrać coś. Czekaj. Zanim to zrobisz... O Jezu! Dobra, nieważne. Słyszysz, stary, patrz. Czekaj. Ja nagram normalnie, jak chata się pali z tyłu, za tobą. Poczekaj. Już się nie pali. Ty wyłączyłeś tą chatę. Nic się nie pali, stary. Dobra, wyłączamy lampę. Stary, cała chata jest... Nic nie widać. Gdzie udało? Poświeć mi. A fajne te darmy się, to nie? Napiszcie w komentarzu. Nie. Są latarkami. Już świecą latarkami, stary. Nachaczysz się z latarkami. Oni są obstali. Dobra. Ja się polecę na piście. Dobra, powiemy, że kogoś widzieliśmy. Znaczy, czy kogoś widzieliśmy. Może nie aż tak szybko, rozpalisz nas. Stary. Darmusa, a nie ciebie. No mnie też przy okazji. Bez hitu. Wyszli? Tak. Latarkami świecą. Patrzą, co się dzieje. Patrz, już stoi tutaj trener. Już nie wie, co się dzieje. To dobra, ale nie śmiej się stary, nie śmiej się, bądź poważny. Powiemy, że widzieliśmy kogoś, kto majstrował przy elektryce. Dobra. Albo nie mów nic o elektryce, że ktoś uciekł przez pole. Dobra. Ja mówię, że nie ma prądu i tam i pójdziemy do chaty. Do chaty pójdziemy ogarniać tamtą elektrykę, bo oni nie wiedzą, że tam są bezpieczniki. No wiadomo, no to lecimy. Stało, czemu nie ma światła? Czemu nie ma światła? Widzieliśmy kogoś. Dlaczego tam przystawiłeś? Jak to widzicie? Widzieliśmy kogoś, no wywaliło... Po ochronę dzwoń! Natychmiast! Ale co, bo korki wywaliło? No nie, widzieliśmy kogoś. To nie są korki, no chodźcie zobaczyć. Mówię wam, że to nie są korki. Korki są tu, więc jeżeli to są korki, no to po prostu będzie zrobione, no stary. Tu są korki, więc jeżeli to tu, no to musi być tu. Nie no, korki są... Szczerze? Korki są włączone, no może główny bezpiecznik wywaliło. Tu są wszystkie góry. Który jest główny? Ja tu nie ma główny. Główny się pytam. Główny bezpiecznik jest wywalony. Ale główny bezpiecznik może włączyć tylko ten od ten. No nie, to nie są te. Główny bezpiecznik może włączyć tylko ten. Kto? Elektryk, tak? Elektryk. No nie ma przy bramie bezpiecznika. Boże, wezwałeś tą ochronę? No ale to może tylko elektryk, kurwa. To nikt nie ma dostępu do tego. Ale czy wy jesteście debilami, kretynami, czy co? Wzywać ochronę?
Ale po co ochronę? Kogoś widzieliście, nie mamy światła, sabotaż. Ja nie byłem pewny, co on nie była sarna. Dobra, ja sama dzwonię. Idę i zadzwonię. Tutaj jesteśmy przy lesie, pewnie zarna. Bo nie ma. Ty masz ten numer dla ochrony, się pytam. Bo to ty masz. No dobrze, dobrze dam ci zaraz. No idź, dzwoń, no co? Ty ktoś chodzi wokół domu, a ty będziesz tak robił. Ale z was kur... A panienki, nie? Ale o co ci chodzi? Normalne panienki, zgasną światło, wszyscy... A ja stary, widzieliśmy też koło bramy. Tak, kogo widziałeś? A ja mówiłem, że ktoś chodzi. No, okulary plus. Ale chodziłeś? Chodziłeś, sprawdzałeś na pewno? Sprawdzałem, kurwa, nikogo nie ma na posesji. Jak model chodziłeś. Ty, trener, weź zobacz, czy piąty kanał nie leci, idź spać, nie? No jak piąty kanał nie leci, jak wiesz co? Jak my światła nie mieliśmy, gdzie szliśmy w wojsku, to szłem, łapałem świetliki. Co łapałeś? Świetliki i w słoik zakręcałem światło było. Aha. No, poziom inteligencji. Dobrze. To jest patologia, ja na pewno znajdę, zadzwoniłeś po tą ochronę, czy co? No zaraz zadzwonię. Jak zaraz! No dobrze, już! Nie drzwi mordy. Ja się boję, a ty masz to w dupie. Wszyscy jesteście idiotami i myślicie, że ja myślę, że wy mnie obronicie? Gówno nie zrobicie. Ale przecież ja bym nawet cię nie zrobił. Przecież mogę wyjść. Ty wielka nie odpuści. Starczy raz tutaj pogrąc, ale co ta ochrona zrobi w ogóle? Jak? No to co robi? No przyjedzie to. Przyjedzie i włączą korki. No to będziemy mieli film zepsuty. Ale nie włączą, ochrona nie włączy korków. Ochrona nie jest od włączania korków. A to ochrona przyjedzie, będzie tu siedziała? Nie, powiedzą, że do elektryka. No to jest standardowa procedura. Ja już miałem takie sytuacje. Jeżeli korki wywala, no to co ich to obchodzi, stary? To jest ochrona. To się wielka spłaci po prostu. No zbłaźnij się. No to jest standardowa procedura ochrony. Oni przyjadą, zobaczą, czy wszystko jest okej, zrobią obchód wokół domu. Słuchaj, zrobiło się ciemno. Czemu ty mnie oczka puszczasz? Weź, przestań. Przestań, nie powiedz. Ale? Jest alarm? Jest alarm? A gdzie się włączył? Coś jest napisane? Nie działa. Domu nie ma. Ale by się włączył. Może ktoś ja jest, zadzwoniłem po tą ochronę. Gdzie jest ta ochrona? Za ile ona będzie? Nie wiem, Wiolka, nie wiem, za ile będzie. Za ile ona będzie! A nie można sprawdzić, na gdzie się włączył, bo tam ten komputer nie ma prądu. Boże, wszystkie drzwi są zamknięte, na pewno sprawdziłeś? Sprawdziłeś, czy są wszystkie drzwi zamknięte? Tak. Na pewno? Tak. Idźcie do wszystkich drzwi, to sprawdzaj szybko. Dobra, mogę iść spać. No ale... Nie, masz sprawdzić! Na alarm się włączył, stary. No to tam alarm. Nie, do takiej fortecy nie wejdą. Tak? Jak do takiej fortecy? Sprawdzaj wszystkie drzwi, wszyscy. Kot idzie, dobra. A tutaj mamy... Kot by nie włączył alarmu. Jak nie? No nie włączył, bo... Dawaj, to biegło pójść. Przyjechali, Wiolkę. Dzień dobry. Kto tam chodzi? Chodzi po posesji. Wiolkę. Nie wiem, nie mamy jakiegoś pana światła. Adam się ciągle włączył, że jest taki sabotaż. Ktoś tam chodzi, ktoś się próbuje, żeby pycha drzwi i cokolwiek. Proszę pani, proszę w tym momencie o spokój. Ja powiem spokój, na ktoś mi się próbuje pobrać do domu. Spokojnie, zaraz z kolegą zrobimy opór, zrobimy rozeznanie po terenie. I zostanie pan oczywiście całą noc. Tak? Nasza firma nie jest obligowana do tego, żeby zostać tutaj z panią całą noc, z tego względu, że to jest wykupiony pakiet standardowego ubezpieczenia. No to dopłacisz. Ale ja nie mogę tego przedłużyć. W tym momencie nie można tego rozszerzyć, o tym powinno się myśleć przy zakupie. Ty jesteś kretynem. Jak możesz takiego, jak my jesteśmy na takiej pozycji, no jest taka wina. No to zadzwonię, ale no teraz nie zadzwonię przecież w nocy. Standardowo i będę mógł z racji tego, że jestem miłym człowiekiem, zostać z kolegą 15 minut tutaj i proszę dzwonić w momentach, kiedy będzie. Ale tam na pewno już widzą, że ochrona przyjechała, to dzwoni, dopóki wy stąd nie pojedzie, czy do niej nie przyjdą, a potem przyjdą i co ja zrobię? Jak wyjdę do domu, co my zrobimy? Zacznijmy od tego. Zadzwonimy po ochronę. Zrobimy teraz bardzo dobry odkup, przejdziemy się z latarkami po terenie, zobaczymy, czy nie ma tutaj nic podejrzanego, proszę się dobrze zabezpieczyć, jeżeli państwo mają jakieś problemy i widzą w tym. Dobrze, to jak pan to zrobi dokładnie, proszę. Bo ktoś ogólnie coś, bo to jest tak, że ktoś próbuje wypychać drzwi, tak? Coś takiego, no pomóż mi, bo ja nie wiem, jak to zrobić. Nie, że wypychać drzwi, tylko po prostu mógł uruchomić to wiatr, tylko widzieliśmy, że ktoś biega po polu. A ja widziałem kota na kamerach, więc mi się... Ale do chyba zwierzę by nie uruchomił alarmu, prawda? Tak, teraz mamy w okresie 10-15 minut my się zjawiamy, jest to najprędzej, jak się da. Także proszę nie zwłaszcza zwolnić, jeżeli państwo mogą. Dobrze, dziękujemy. Proszę tak dokładnie, tak? Oczywiście. Dobra, oni są tak obsrani, że to jest masakra, nie? Wiesz, co mam wdrożył teraz? Tego co? Typa. Tego typa? Tego typa mam wdrożył. Ten, który ma ten, bo ochrona już pojechała. Widziałem, że pojechali.
Oni tutaj latają, kurde, i no wydaje się, że... Lecimy grubo, no to myślałem, że trochę ich przetrzymam, ale chyba co, już lecimy grubo. Lecimy grubo, od razu wbijam i wtedy przy wbijanie wali po ten. Dobra, idź do nich, zajmij się nimi, ja dzwonię do tego typa, powiem, żeby walił po szybach. Dobra. No i co, powiem wam, że... Było tak panikowa, nie wiem. Tak nie było tak panikowa. Kurwa. No, dawaj, masz latarkę? Nie mam właśnie. Boże, Boże. Nie Ktoś tu chodzi. Ale mam ciary na plecach. Dobra, weź, weźcie. Ja pierdolę! Dobra, ej. No ale... Co się dzieje, Wielka? Tu nic w ogóle nie widać. Co się dzieje, Wielka? Wielka, kurwa, weź wodę i daj. Wodę i daj, szybko! Daj jej wodę! Dobra, weź się, kurwa, dobra, czas kończyć, kurwa, ej, kończymy to. Ej, Wielka, Wielka, to jest prank, Wielka, to jest prank. Stary, wyłącz to. Wielka. Stary, dzwoń po karetkę. Wielka, to jest, kurwa, weź się dzwońcie po karetkę, to jest prank, kurwa. To jest prank! Ej, dzwońcie po karetkę, kurwa. No dzwońcie po karetkę! Kurwa, przestań, stary, przestań! Koniec! Stary, dzwońcie po karetkę! No dzwońcie, kurwa, po karetkę, no na chuj czekacie! No, kurwa, no weź ktoś idź do niej, no idź do niej! No kurwa, ma zawał! No kurwa, naprawdę ma zawał, kurwa! 59, czy mogę pomóc?